Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj chciałabym podjąć temat odznaki jeżdżę konno. Powiem Wam, na czym polega egzamin na odznakę jeżdżę konno i jakie są wymagania, by podejść do egzaminu na odznakę jeżdżę konno. Więc zapraszam Was do oglądania. No, rozgrzewać się, słuchajcie. Odznaka rozgrzewa się przed egzaminem. Rączki, nóżki. Ale wszyscy, a czemu tutaj koleżanka z boku nic nie robi? Odznaka jeżdżę konno jest pierwszą odznaką obowiązkową w całym programie odznak jeździeckich Polskiego Związku Jeździeckiego. Żeby myśleć o tym, żeby podejść do brązowej odznaki czy srebrnej odznaki, musimy najpierw zdać odznakę jeżdżę konno. Dzisiaj powiem Wam, na czym polega tak naprawdę ten egzamin na odznakę jeżdżę konno i co musimy umieć, by podejść do tego egzaminu. Przede wszystkim są dwie części na egzaminie na odznakę jeżdżę konno. Jest część praktyczna, czyli testujemy, jak Wy poruszacie się w trzech chodach na koniu, oraz część opieki stajennej, w której wliczamy teorię oraz przygotowanie konia do treningu. Jeszcze, żeby podejść do odznaki jeżdżę konno, musimy wziąć pod uwagę wiek. Musimy mieć ukończone 6 lat, czyli musimy mieć skończony 6 rok życia, żeby podejść do egzaminu. No i oczywiście pamiętajcie o tym, musimy poruszać się w trzech chodach, ale pamiętajcie o tym, że to nie jest tak, że po prostu umiemy zagalopować, tylko musimy jeszcze poprawnie to wykonywać. Poprawnie zagalopowywać, poprawnie siedzieć w półsiadzie, pracować i poprawnie konia kierować, tak? Umieć skierować koniem poprawnie oraz poruszać się w kłusie anglizowanym także w sposób prawidłowy. Też, jak zauważyliście, tutaj za mną jeźdźcy stępują, którzy są ubrani schludnie do egzaminu. Czyli ubiór schludny to jest taki, w którym jeździec wygląda elegancko, ale niekoniecznie ma strój konkursowy. Tutaj amazonki mają białe bryczesy, kompletny strój dolny, czyli buty i czapsy lub oficerki. Oraz amazonki mają na sobie kurtki klubowe w ciemnym kolorze, no i oczywiście kask. Wy możecie na przykład też się ubrać biała koszula albo biały sweterek i ciemne bryczesy, tak żeby był kontrast, ale żeby było to eleganckie. Konie nasze posiadają białe czapraki, są wyczyszczone i są zaplecione. Na egzaminie, na odznakę jeżdżę konno, możemy mieć bacik, ale musi być to bacik krótki, skokowy lub ujeżdżeniowy, ale nie możemy go przekładać z ręki do ręki, ponieważ jest to traktowane jako błąd. Czyli jak złapiemy w prawą rączkę bacik, tak przez cały egzamin musimy w tej prawej ręce ten bacik mieć. Na egzaminie oceniane też jest prawidłowe prowadzenie konia w ręku. Jak widzicie, koń musi mieć zdjęte wodze z szyi i jeździec w prawej ręce trzyma obie wodze i końcówkę w lewej wraz z bacikiem. Musimy pilnować prawidłowych odstępów, czyli jak widzicie, tutaj są odstępy zachowane i jeździec idzie na wysokości głowy konia. W części opieki stajennej wliczamy teorię, w której musimy umieć zagadnienia z żywienia konia, z budowy konia oraz z budowy sprzętu, czyli siodła, ogłowia i podstawowych elementów, które używamy przy koniu, czyli szczotki, kopystki i wszystkie podstawowe przyrządy, które używamy do uprawiania jeździectwa. Część praktyczna, w której testujemy, jak jeździcie, musicie umieć poruszać się w trzech chodach, czyli w stępie, w kłusie i w galopie. Wymagane dosiady to jest dosiad w kłusie anglezowany oraz półsiad, a w galopie dosiad odciążający, czyli inaczej mówiąc półsiad. Ale żeby część praktyczną zdać w pełni, musimy też umieć poruszać się po drążkach, ponieważ są rozłożone drążki na stęp oraz drążki na kłus, które musimy przemierzyć siedząc na koniu. Na egzaminie z części praktycznej wymagane jest też to, byście znali podstawowe figury, które wykonujemy na ujeżdżalni, czyli wolta, zmiany kierunku półwoltą, zmiana kierunku po przekątnej, zmiana kierunku przez ujeżdżalnię. I dzisiaj Wam zaprezentuję tutaj z jeźdźcami, jak wygląda właśnie taki egzamin. Jak widzicie, para przedstawiona na właśnie filmie jest poprawnie przygotowana do egzaminu. Tutaj amazonka akurat ma, jak widzicie, jeśli chodzi o fryzurę, to ma warkoczyk zrobiony tak, żeby nie
włosy nie plątały się pod kaskiem czy przy twarzy oraz koń prawidłowo przygotowany do jazdy. Druga Amazonka przedstawia swojego konia tutaj do przeglądu, czyli w postawie zootechnicznej pokazuje konia i jak widzicie Amazonka ma tutaj włosy spięte w kok, które nie przeszkadzają w trakcie jazdy i nie zakrywają twarzy. Amazonka ma oficerki, białe bryczesy i klubową kurtkę. Trzecia Amazonka prezentuje swojego konia, też ustawionego w postawie zootechnicznej, ale jak widzicie tak samo ma oficerki, kurtkę klubową, kask i jak widzicie tutaj ma krótkie włosy, które są spięte w warkoczyk i mały kucyk, które oczywiście też nie przeszkadzają w trakcie jazdy. Teraz Wam zaprezentuję, moi drodzy, jak wygląda przykładowy egzamin na odznakę jeżdżę konno, w którym Amazonki będą poruszały się w trzech chodach. Pokażę Wam dosiady, które są wymagane na odznace jeżdżę konno, na czym polega prawidłowe zatrzymanie, które jest wymagane na odznace jeżdżę konno i oczywiście poruszanie się po drążkach. Więc zapraszam. Jeździec zaprezentuje teraz prawidłowe wsiadanie na konia. Zakładamy wodze na szyję. W naszej stadninie wsiadamy ze schodków, więc pokazujemy, jak prawidłowo wsiąść ze schodków. Czyli obie wodze trzymamy w dłoni i jeździec wsiada na konia. Jeźdźcy odbyli część opieki stajennej oraz teorię, czyli zostały Amazonki odpytane z części z budowy konia, sprzętu, ogłowia oraz żywienia. I rozpoczynamy teraz część praktyczną, czyli jeździecką. Więc proszę, moje drogie panie, rozpoczynamy egzamin na odznakę jeżdżę konno. Proszę, ruszamy za koniem czołowym prymus z tempem w prawo. Ruszamy kłusem anglezowanym. Za koniem czołowym prymus, jak widzicie Amazonka podnosi rękę do góry na znak, że ona jest właśnie tym koniem czołowym, czyli porusza się na koniu prymus. Proszę wykonać zmianę kierunku po przekątnej za koniem czołowym prymus. Amazonki poruszają się po czworoboku o wymiarach 20 na 40 metrów i rozpoczynają przekątną. Czyli jak widzicie tutaj powinniśmy przejechać krótką ścianę. Wjeżdżając na długą rozpoczynamy względem literek na czworoboku zmianę kierunku po przekątnej. Proszę przygotować się do zmiany kierunku półwoltą indywidualnie. Proszę, robimy za koniem czołowym Etna zagalopowanie na prawą nogę. Poruszamy się w galopie w półsiadzie. Proszę, przejście do kłusa anglezowanego i za koniem czołowym Etna. Zmiana kierunku przez ujeżdżalnię. Bardzo ważne jest zmiany nogi, tak żeby jeździec poruszał się anglezując prawidłowo. I proszę, robimy zagalopowanie na lewą nogę za koniem czołowym Etna. Proszę, przejście do kłusa anglezowanego i wykonujemy za koniem czołowym Etna woltę w lewo.
Proszę, przejście do stępa i za koniem czołowym Etna najeżdżamy na drążki na stęp. Proszę, ruszamy kłusem anglezowanym za koniem czołowym Etna. I robimy zagalopowanie na lewą nogę w najbliższym narożniku. I proszę, przejście do kłusa anglezowanego. Wchodzimy w półsiad. I proszę, robimy koło w półsiadzie w lewą stronę. I proszę, za koniem czołowym Etna w półsiadzie najeżdżamy na drążki w kłusie. I proszę, przechodzimy do stępa. I robimy zatrzymanie. Pogłaskać dziewczęta i długa woca. I ruszamy stępem swobodnym. Moi drodzy, mam nadzieję, że w sposób bardzo przystępny przedstawiłam Wam egzamin na odznakę jeżdżę konno. Mam nadzieję, że pomogłam Wam zobrazować to, co jeszcze musicie poćwiczyć lub co już umiecie, żeby podejść do odznaki jeżdżę konno. I serdecznie Was zapraszam do naszej stadniny na takie egzaminy. Ja tymczasem się, moi drodzy, żegnam. Dziękuję Wam, że jesteście z nami, oglądacie nas i odwiedzacie nasze social media. I ja tymczasem, moi drodzy, się żegnam, więc pozdrawiam Was serdecznie.